Na początku było dno. Morskie zresztą. Dawno. 300 milionów lat temu. A być może nawet z hakiem. Góralskim. Beskidzkim. Dla porównania pobudzającego wyobraźnię polecam użycie kalkulatorka i obliczenie, kiedy oglądacz tego klipu znajdzie się za 300 milionów sekund. I to wówczas, 300 milionów lat temu, na to dno właśnie opadał piasek. I powstawały piaskowce. Iły opadały wolniej. Powstawały iłowce. Raz tak, raz siak. Dzisiaj mamy z tego elegancki przekładaniec. Potem płyty kontynentalne tak na siebie napierały, że co było w pobliżu, poprzesuwały, wypchnęły. I dzisiaj mój dom stoi ponad 600 metrów nad poziomem morza dzisiejszego, a na to dno, po to by do tego filmiku nakręcić obrazki, muszę wchodzić pod górę. Ruchy górotwórcze, tektoniczne, można porównać z przesuwaniem ciężkiego mebla po dywanie. Nigdy nie wiadomo, gdzie się przerwie, gdzie sfałduje, zmarszczy, pogniecie, które zmiany będą mniej lub bardziej trwałe. Różnica jeszcze taka, że nikt dotychczas nie przesuwał niczego po dywanie przez setki milionów lat z hakiem, bo jak wówczas to się zaczęło, tak ten proces trwa aż do dzisiaj. Formowanie się takich skał, raz wolniej, raz przeciwnie, ani przez moment nie było więc proste, ani szybkie. Oglądając pogięte płyty piaskowca, widać, że kiedyś musiało tu nieźle grzać i to pod niewyobrażalnym ciśnieniem. A było co zgniatać. Dzisiaj ten skalny przekładaniec piaskowców i iłowców nazywamy Fliszem Karpackim. Od Beskidu Żywieckiego 100 km w lewo, albo w prawo, a na wprost też kilkadziesiąt. I tak przez kilka tysięcy wieków, w czasie których raz to był równik, innym razem wprost przeciwnie, było więc na przemian zbyt gorąco i zbyt ostro. Zimno też bywało, więc raz zamarzająca, raz wartko płynąca woda rozsadzała skalne szczeliny, turlała głazy kamieni. Ziemia nadal się marszczy, skały podpłukiwane przez wodę nadal się kruszą, odrywają, wpadają do rzek i potoków w ich górnym biegu. I tak jest do dziś, i tak będzie aż po kres. Wykruszone woda niesie niżej. Turlają się między innymi kamieniami, ocierają się o przeszkody, szlifują ostre krawędzie. Już po kilku kilometrach turlania się podczas wezbrań mogą już udawać gęsie jaja, niekiedy tenisowe piłki albo różnej wielkości dyski dla dzieci na kaczki. Te większe, kilkunastokilogramowe, toczone przez wodę, rozbijają wszystko po drodze i osiadają, tworząc łachy, których przekrój można oglądać na podpłukanym i urwanym brzegu rzeki. Otoczaki 3 metry wyżej niż poziom wody w rzece. To już świadectwo inżynierskiego geniuszu człowieka. Rzeka została bowiem zwężona, ujarzmiona. Woda więc pędzi szybciej, wymywa, wynosi więcej kamieni,
i wcina się głębiej, coraz głębiej. Na tych ujęciach właśnie 3 metry. Nad otoczakami, miejscami nawet pół metra gleby, w której gnieżdżą się brzegówki, czasem inne zwierzątka, a dalej rozległa, zagospodarowana, uprawiana górska dolina. Otoczaki wyłażą na wierzch przy każdej okazji, w każdym miejscu doliny. Żwir do budowy domów jest wydobywany setki metrów od obecnie przepływającej wody. Raz na kilkadziesiąt lat rzeka wróci tu po swoje. Kolejne wezbrania układają już wygładzone kamienie, zaznaczając przestrzeń wedle szybkości i energii przepływającej wody. Najpierw kamienie większe, potem mniejsze, żwir, żwirki i piasek. Każda przeszkoda segreguje spływające kamienie od największych po drobne. Te większe są jeszcze rozbijane przez inne, również tu podróżujące, przez wodę, rozsadzane przez lód, szlifowane i też w końcu są coraz mniejsze. Bo jak się tam w górach osypują skały, to przy wezbraniach kamienie pędzą niżej, ostre kanty skał zostają wygładzone. Ten sam mechanizm działa też w drugą stronę. Otoczaki nie wygładzają się same i z siebie samych. Toczą się i łomocą po innych kamieniach, urywają ich fragmenty, same się rozpadają na kawałki po uderzeniach o przeszkody, a przeszkody też się rozpadają. A po dalszych kilkuset kilometrach wychodzi z tego drobniutki, czyściutki, wiślany piasek. Jeszcze raz od początku. To tylko 300 milionów lat temu. No i co wychodzi z kalkulatorka? A jeszcze dobrze by było obliczyć w ten sposób ostatnie 300 lat. Już bez milionów. Jakże skutecznego dewastowania przyrody. I już można zobaczyć, ileśmy tego ujarzmili. I jaki procent całego czasu nam to zajęło. Warto było!